widzę w dzisiejszym odcinku. Przyjechało do mnie ogólnie już maszynę na test pierwszy. Zetorek Proxima, HS120, taka fajna przyczepka, forsznita, autosanka D46, puk, unia grudziąc, taki opryskiwacz. To jest chyba swoją drogą taki sam jak ja mam. Nie, ale w każdym razie dostałem, więc podobne są, podejrzewam to bardzo. Nie wiem tylko dlaczego, ale nie ma Ursusa. Ja nie wiem, może tylko gdzieś pojechał. Zresztą. Wiecie. Dobra, widzowie. Jest już dosyć późno wieczorem. Idę się położyć. Odpocznę trochę. I wyjdziemy się później. Tak, godzina sobie południowa. Dobra, lecimy. Idziemy. Telefon dzwoni. Halo? Słuchaj, kurwa. Masz tylko godzinę na odebranie Ursusa C328, którego cię ukradliśmy. Czas start! Co to było, widzowie? Ktoś do mnie dzwoni, jakiś pewnie debil. Nie wiem, ale... Niech zaczyna bać po Ursusa C328. Góreczka się... Ja się zaczynam dbać o góreczka spróchniałego. Dobra, widzowie, nie ma czasu. Pakujemy się znowu do BM-ki, nie ma czasu. Może lepiej tę maszynę na test pochowam do obory, nie wiem. Żeby mi jeszcze ich nie podwędzili. Dobra, tam kombajn Zbyszka to miesza z nim. Ja im znajdę go, o cholera. Ale będzie bida. Jak go znajdę. Ja mu nie odpuszczę, ja mu nie odpuszczę. Będzie miał za swoje. Jedziemy stąd. Będziemy szukać go. O nie, ja jadę do lasu. W pierwszej kolejności. Może ten Bartek, ten śmietnik, może mi go ukradł. Nie wiadomo. Tam jest. Tam z tym mieszka. Na pewno mi nie otworzy z łodzi ze sram. Ale jak ja go spotkam, ale będzie pranie ryja. Ojojo. Widzowie, nie, ja tego nie odpuszczę już tego. Kurde, drzwi nie mogę wybawić. Kurde, drzwi nie mogę. Dobra, mniejsza z jego drzwiami. Jedziemy, jedziemy, nie, jadę szukać. Nie, ja mu nie odpuszczę, nie, niech. Jak moja ręka pójdzie w ruch, to już mi nie odpuszczę. Ojojo. Albo do Bożenki pojadę. Może ona jest na chacie. Dobra, widzowie, widzimy się już koło pani Bożenki. Dzwoniłem do pani Bożenki. Niestety, ale już śpi. Nie chcę, żebym do niej przyjechał zbytnio, bo paciorek odmawia. Jedziemy do lasu. Przeszukujemy las. Nie wiem, może się uda coś znaleźć. Zobaczymy. I ja swojego Ursusa chcę odzyskać. Może przed tym jeszcze bym... Tym jazdą do lasu bym tutaj do tych głupków zajechał, sprawdził. Ole, będzie widać. BM-ku. Całej wsi będę jeździł. Ja im pokażę, nawet do szefa zawitam. Dobra, tutaj sobie przewrócimy, zawrócimy. Oj, bida będzie. Bida dla kogoś będzie, jak tutaj się ukaże. Dobra. Uwaga, bo wyważę drzwi. Nikogo tutaj raczej nie ma. Znowu ktoś? Prywatny jakiś. Nie znam. Halo? Dobra. Widzowie, dzwonił ten gangster. Jedziemy do lasu, szybko. Jak on tam będzie czekał z mafią, to będzie dopiero
Dobra, widzowie, widzimy się za chwilkę. Widzowie, jedziemy do tego syna. Ja mu nie daruję, nie? Za mojego Ursusa mu nie daruję. Dwie AK-47 wziąłem. Gazu sypiające wziąłem. Pokażę synowi, jak się bawimy. Jak się bawiliśmy kiedyś na Podlasiu. Pfu. Ja będę pluł takimi gangsterami. Ja pluję takimi gangsterami jak on. Pfu. Też mówią, że to jest... O skurwersy. A ja... Kurde, dzwoni do mnie jakiś gang. Znowu gangster do mnie dzwoni. Kurde. Nie, ja tam jadę, ja mu łeb prostu. Ja mu wykażę. Ja mu dam. Jedziemy. Ej, tam zobacz. Nie, ole, ja nie odpuszczę już. Co to zrobiłem? Dobra, widzowie, widzimy się za chwilkę jeszcze. Dobra, widzowie, już tam jadę na to spotkanie. Jak ja już tam dojadę, to nie mogłem się żegnać z życiem. Skupia się z tym. Oni mogą się żegnać z życiem. Jak ja im pokażę, nie, to tylko wlecą do wody. Tylko do wody, tylko do worka i do wody. Ja takiego czegoś nie... Ja nie dam sobie w kaszkach dmuchać. Zaraz tam jadę. Gdzie to jest? Gangster dzwoni. Gangster, widzowie, dzwoni. Gangster dzwoni. Gangster dzwoni, widzowie. Dobra, widzowie, jedziemy. Dobra, jedziemy. I teraz pa, trochę pominiemy. Dodamy gazu, zakręt, pan i dup. Gaz. Podłoga. Jedziemy. Ja jedziemy, my. Jedziemy, 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 my. Źle pojechałem. Tam jest miejsce spotkania umówione. Ale będzie bitka. Już ten pracodawca coś na mnie krzyknie. Dobra, tam wjedziemy i zobaczymy, co to za gangster taki był odważny mi coś zrobić. Ale będzie klepisko. No tak jakby się drzewa świeciły. Więc to spotkania z milionem, jak ja tam przyjadę, to już mogę się z życiem zabić. Widzę białe światła. O jest trochę lagi. Już widzę białe światła, widzowie. Ja już to widzę tam. Nie wiem, czy widzicie, ale ja to widzę. Widzicie? Coś tam się świeci? Ale się stresuje. Jest
Dobra, zresztą co na tym głosu. O skurwesyn. Pracodawca i Zbyszek. Tego się skurwysynu spodziewałem. O wy kurwy jebane. Pfu! Bębki chcecie? Ty pracodawca, myślałem, że ty uczciwy jesteś, ale pfu na ciebie. Co żeście ode mnie chcieli z numeru prywatnego wydzwaniali? Co to są za auta? Ja się pytam. Ja się pytam, co to w ogóle jest? Co to są za pieniądze?